Cześć! Na tym filmie pokażę, jak skopiować stałokotowego pilota Proteco NG. Ten pilot ma białe przyciski. Proszę nie mylić go z pilotem zmiennokodowym, który ma czarne przyciski. Ten nie jest kopiowalny. To jest stary pilot. Ten przycisk jest wgrany do odbiornika i skopiuję ten przycisk na nowego pilota. Na początek na tym nowym pilocie naciskam jednocześnie dwa górne przyciski i je przytrzymuję na około 10 sekund, do momentu aż dioda na nim zacznie szybko migać. Teraz puszczam obydwa te przyciski i naciskam ten, pod którym zapiszę sygnał ze starego pilota, więc wybieram sobie ten przycisk, przytrzymuję go. I naciskam na starym pilocie ten przycisk, który chcę skopiować. Miganie tej diody tutaj oznacza, że sygnał został prawidłowo skopiowany. W ten sam sposób można skopiować także inne stałokodowe piloty pracujące na częstotliwości 433 MHz, takie jak na przykład Niceflow lub stałokodowy Proteco TX.